Cześć wszystkim, papa z Bakeria to go. Dzień 14. Tak jest, i to jest sobota. Sobota. No dobrze. A może byśmy chcieli zrobić losowanie? Czemu nie? Idziemy do koła. No to mamy koło i losujemy. Który z czterech wypadnie? Akurat to, co już ma gwiazdkę. Dobra, to będzie Apple Crisp. No to będzie Apple Crisp. Czyli to. Tutaj będą dodatkowe pieniążki. To nie będzie to zły pomysł, żeby to wziąć. I tutaj mamy nową farbę, chociaż nie ma walentynek, no to ją wykorzystamy, żeby była jakaś zmiana. Czy chcemy parady oglądać? Myślę, że nie. Tutaj w sklepie... Tak. Zbieramy na tą tablicę, ale przy okazji robimy naklejkę o tą. I ona chyba na tym polega, że trzeba zrobić 7 dni pod rząd bez kupowania. To jeszcze 4 dni nic nie będziemy kupować, a potem coś się kupi, nie? No dobrze. Wiff i Queen. Myślę, że można się zainteresować tymi naklejkami lub... O, albo to. Tu Rico musi sam przyjść. I tu mają być pełne zagotowane i w jednym dniu wszystkie 5 wyrzucić. W pełni zagotowane. No dobrze. To będziemy to podgrzewać. Będziemy to podgrzewać. ...827 punktów do ranka 10. Możliwość jest, że wbijemy to przy dniu 14 albo przy 15 będzie dobitka punktowa, że jeszcze nam coś po tym dniu 14 może zostać. Okej. Trochę punktów może zostać do bicia po dniu 14. Nowy rok. Coś tu jeszcze trzeba sprawdzić? Tak. Kiedy przychodzi Wiff i kiedy przychodzi Queen. Dzień drugi i dzień piąty. Czyli dodając liczby, to jest dzień 19 i dzień 16. Czyli nie dzisiaj. Okej. Mamy wypłatę Bruna Romano. Jak teraz nic nie będziemy kupować przez te parę dni, to jak wróci, jak te 7 dni zleci, to będziemy mogli kupić wszystko, co tam w sklepie zostało, nie? Przyświeżacze i tablica. I tutaj dostaliśmy nowe zamknięcie do ciasta. Okej. No, kółkowate. Na nowy rok już wszystko jest, nie? Tak, już wszystko jest, bo 5 rzeczy jest na nowy rok. I przez pierwsze 3 rangi się te rzeczy holidayowe odblokowują. Pierwsze 3 rangi holidaya. Pozostałe 3 rangi holidaya to już się odblokowują wszystkie inne rzeczy. Okej. I właśnie mamy tutaj zrobić to zamówienie. Pełno podgrzane te ciasto i trzeba pamiętać, żeby je wyrzucać. Żeby nie wydać dobrego ciasta do klienta, więc ja mogę robić tak, że jedno ciasto do wyrzucenia, jedno do zrobienia. Bo jest już przynajmniej 6 klientów, to w taki sposób to jest odpowiedni i dobry. Tylko mogę nawet robić takie forebki, jakie tutaj mają nasi
Klienci. Banany. Niech będą banany. I tutaj zrobimy bez niczego. Nie traćmy czasu na nakładanie do ciast różnych rzeczy, tylko po prostu przepuśćmy te ciasta do następnego punktu. Ok, jabłka. No tutaj trzeba posypać tym. W ogóle teraz tak spojrzałem na to zamknięcie od nowego roku, że zapomniałem o nim, że w ogóle ono tu jest. Zrobimy tak, tu będzie, te dwa ciasta są do wyrzucenia, a to jest do, nie, to jest do wyrzucenia, a to jest dobre. Na trzecim i drugim slocie są dobre ciasta, na czwartym, na pierwszym jest do wyrzucenia. Ok, a tutaj weźmy czekoladowe, jabłkowe. Ok, Wi-Fi. Apple Crisp, tutaj będzie posypaczka znowu. To już są tutaj kolejne dwa ciasta do wyrzucenia, więc będzie ich już trzy. Ok, ale ja tu potrzebuję inny sos. Ten. Trzeba też patrzeć, jak ja to tutaj nakładam. Nie, żeby zasuwam. Jak wygląda ułożenie tego dzióbka, z którego leci ten sos. To do wyrzucenia, to dobre i to dobre. Koper. Ok. I po tym zamówieniu od razu zrobię dwa te niedobre, bo mam to są, nie, to jest Wi-Fi, to jest niedobre. Tu nic nie ma. Ok, to jest niedobre. Zrobimy od razu dwa ciasta, które brakują. Tutti frutti i znowu mam dzień, w którym przyszli wszyscy klienci, a ja nawet jedyneczki nie wydałem. I ostatnie ciasto, niech będzie to. Ok. Ronda. Ronda przyszła, zamówiła karmelowa. I toffee, i karmel. Dużo jeszcze tutaj jest tych rzeczy do odblokowania. Ok, to jest dobre. A te trzy są do wyrzucenia, dobra. Ok, ciasteczka. No dawaj do Bruny. Ok, no nie wyszło z tym. Tutaj wiśniowy. No wiśniowe, ale to jest do wyrzucenia. No to polejemy i wyrzucimy.
To jest to dobre ciasto. Teraz trzeba uważać, żeby się nie pomylić. Okej, Johnny. No, punkty za czekanie to polecam. Tego już nie zmienię. No i ostatnie będzie zaumienie poprawne. O ile tego wolno nałożyć? No się pobawiłem i teraz trzeba to wydać. No i jedyne co mi zostało to powyrzucać i powydawać te oto zamówienia, które będą. Okej, teraz beza na środek i do... Okej, może być od tej. Okej, Big Pauli. O, trochę poczekał. Okej, i tu ma być bita śmietana i na tym się kończy. Jak ten Wi-Fi? Czyli najmniej fajnie wyszło, najmniej fajne wyszło zamówienie u. Wi-Fi. U Big Pauliego. To jest zamówienie do wyrzucenia, nie? To jest właśnie to, że nie pamiętam, które ciasto. Jest. Dobra, które nie. Wróć. To jest do wyrzucenia. Chociaż nie, nie było do wyrzucenia, to było dobre. Okej. Właśnie to był minus tej naklejki, że mogłem się pomylić. No teraz to będą do wyrzucenia wszystkie. No już to zrobiłem to. No właśnie, tam to było to dobre. Jak tam ronda? O, ona też tak przytaknęła na to zamówienie. No i koper. Ostatni, który nie ma ciasta jeszcze. Ale zrobiliśmy tą naklejkę jedną, która no wymagała tego, żeby popsuć punkty u klientów.
szybko udało się to ciasto odrobić. I teraz jeszcze wiśnie. Aha, jeszcze się udało zdobyć gwiazdkę u niego. No jak widać było już ryzyko, że ta gwiazdka się nie uda. Dobrze. 90% za ten dzień. Chyba najgorzej ze wszystkich dni, jakie mieliśmy. Mamy 408, więc teraz tu mógłbym kupić i przyspieszać i tablicę, ale my jeszcze mamy 3 dni, które trzeba nabić do tamtej naklejki 7-dniowej bez kupowania. No dobrze. Trzeba lecieć burgerkiem w dół, objechać ten prostokąt i trafić do gwiazdki. Dzisiaj to tyle. Dzień 14 zrobiony. I do zobaczenia. Cześć.